Smok to podstępny zabójca. Te bardzo drobne cząsteczki, które znajdują się w powietrzu, szczególnie w sezonie smogowym, atakują tak naprawdę wszystkie organy. My mówimy o smogu, niektórzy mówią o pyle zawieszonym. Pył zawieszony tym się różni od pyłu budowlanego, że on nie opada, cały czas się unosi. Jeśli mamy do czynienia z atakiem smogu, w takim momencie po prostu te zanieczyszczenia się kumulują. W kolejnych dniach, jeśli nie wieje i nie pada, mamy coraz większe zagęszczenie. I wdychając powietrze z zanieczyszczeniami, to bardzo często jest też tablica Mendelejewa, bardzo różne toksyczne substancje. Po kilku minutach one poprzez krwioobieg, te najdrobniejsze substancje, przenoszą się do wszystkich organów i oczywiście wpływają na wszystkie organy. Największe zagrożenia to oczywiście nowotwory, choroby układu krwionośnego, udary, zawały. Kardiolodzy nawet mówią o tym, że atak smogu to jest tak zwany efekt pchnięcia do grobu. Pierwsze 5-6 godzin nagle mamy kilka razy więcej udarów, kilka razy więcej zawałów i oczywiście potem też powikłania związane z tym. Oczywiście, ponieważ smog atakuje wszystkie organy, atakuje również układ nerwowy. Mamy nawet badania pokazujące, że to nie są tylko takie typowe choroby układu nerwowego, ale na przykład większe poziom depresji, większa ilość samobójstw jest na tych terenach, gdzie mamy większe zanieczyszczenie powietrza. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli czyste powietrze, bo to jest w naszym własnym interesie, w interesie naszego zdrowia. Patrząc na to, kto jest najbardziej zagrożony, to najbardziej zagrożone są dzieci, dlatego że one mają najsłabszy układ odpornościowy. Smog też na nie najbardziej wpływa oraz osoby z chorobami przewlekłymi, no bo te choroby przewlekłe mogą się mocno rozwinąć i doprowadzić nawet w końcowym momencie do śmierci. Smog przypomina w dużej mierze dym papierosowy. To, że papierosy są szkodliwe, są toksyczne, że powodują nowotwory, w szczególności nowotwory płuc, jest oczywiste już od wielu lat, chociaż kiedyś również to wypierano, koncerny papierosowe próbowały forsować tezę, że nie jest aż tak groźny dym papierosowy. Podobnie było ze smogiem. Tak naprawdę dopiero od 10 lat wiemy, że smog atakuje podstępnie i ma też aspekt kancerogenny. Tutaj przede wszystkim chodzi o nowotwory płuc i tutaj to zagrożenie na pewno jest, występuje bardzo poważne, podobne do zagrożenia związanego z dymem papierosowym. Kiedy analizujemy tak dogłębnie te czynniki wpływające na skrócenie długości życia, to widzimy tak, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że to jest palenie papierosów, to jest zły tryb życia i przejadanie się i zanieczyszczone powietrze. W skali świata to są miliony przedwczesnych zgonów. W Polsce szacuje się w tej chwili, że smog powoduje 45 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. W samym Wrocławiu jest to pewnie około 800 zgonów, a na Dolnym Śląsku 3 tysiące. Smog jest podstępnym zabójcą. Przyczynia się do ponad 45 tysięcy przedwczesnych zgonów w Polsce. Bardzo często jest to związane z tak zwanymi atakami smogu. Kardiolodzy mówią wtedy o efekcie pchnięcia do grobu, ale no oczywiście mamy też choroby przewlekłe, które się długoterminowo rozwijają. Szacuje się, że skrócenie długości życia przeciętnego Polaka wynosi kilkanaście miesięcy. To jest ta cena, którą płacimy za zanieczyszczone powietrze. Kiedy spojrzymy na dane, to czasami pojawia się pewne zdziwienie, tak? Bo statystyki mówią, że powietrze jest czystsze, no to mamy mniej dni z przekroczeniami tych norm jakości powietrza związanych na przykład z pyłem zawieszonym, a umieralność nie spada. Skąd się to wzięło? Otóż najnowsze badania pokazują, że umieralność związana z zanieczyszczeniem powietrza była niedoszacowana. To znaczy nie uwzględniano różnych aspektów, nie uwzględniano też wpływu dwutlenku azotu, który pochodzi z zanieczyszczeń komunikacyjnych. W tej chwili mówimy, że co prawda w pewnych aspektach jakoś powietrze się poprawia, co głównie się dzieje za sprawą tego, że mamy jednak cieplejsze zimy i mniej palimy w naszych piecach. W jakiejś części również wiąże się z usuwaniem piecy kopciuchów. Natomiast mamy zanieczyszczenie komunikacyjne i w takich miastach jak Wrocław, ale też w innych dużych aglomeracjach, ten smog komunikacyjny, który był niedoszacowany, staje się coraz poważniejszym zagrożeniem. Właśnie dlatego w kwietniu tego roku Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę
o jakości powietrza, która kilkukrotnie podwyższa normy dotyczące zanieczyszczenia komunikacyjnego, jakim jest dwutlenek azotu. Jest to bardzo ważne, żebyśmy myśleli o smogu nie tylko w kontekście tych piecy kopciuchów, które są oczywiście do usunięcia, jeśli chodzi o uchwałę antysmogową, powinny być usunięte do 1 lipca 2024. Wiemy, że nasz region jeszcze pewnie nie zdążył, natomiast ważne jest również to, żebyśmy mieli zanieczyszczenia komunikacyjne w jakiś sposób opanowane. No i to oczywiście chodzi przede wszystkim o usunięcie starych diesli, również które kopcą, ale również skracają długość naszego życia.